Hej wszystkim tu liczę i witam was kolejny kolejnym odcinku na moim kanale. Troszkę z MSP, troszkę z Simsów. Simsowo-MSPowy odcinek. Wiecie, uwielbiam szukać nowych modów do Simsów. Chodzi mi tu głównie o ubrania włosy i tym podobne. I o dziwo, zawsze ma więcej modów dla chłopaków niż dla dziewczyn. Ostatnio szukając jakichś fajnych ubrań do Simsów, pomyślałem sobie, że ciekawie by było, gdyby ktoś stworzył dajmy tu na przykład dripa w Simsach. No wiecie, mamy bluzkę drip i ktoś by to przerobił na Bluskę do Simsów. Kate okay, to glitch, montażysta Glitchowi z filmu, chodziło o odtworzenie, a nie przerobienie bluzki pajac, jakiś z niego serio-ansab. I w sumie stwierdziłem, że mógłbym spróbować to zrobić, więc dzisiaj postaram się otworzyć dripa oraz piksela w Simsach. Czy mi się to uda? Nie wiem. Czy będę zadowolony z efektu? Nie wiem. Czy proszę Was o polubienie filmiku i o napisanie w komentarzu, czy dostaliście dzwoneczek? Oczywiście. Okej, okay, potrzebuję tekstury, którą mógłbym wykorzystać przy robieniu bluzki pikselowej. I stwierdziłem, że mogę w sumie wziąć Pixela i go maksymalnie rozszerzyć w artbooku i zrobić tego screena i potem to użyć. Tak samo mogę zrobić z Pixelem. I stwierdziłem, że mogę w sumie wziąć Pixela i tak samo mogę zrobić z pixelem. Teraz muszę znaleźć dripa, ale obawiam się, że to troszkę to zajmie. Okej, okay, znalazłem spodnie drip i w sumie spodnie Drip chyba mogę wykorzystać jako teksturę, chyba nie będzie aż tak tragicznie, zobaczmy to. Okej, okay, w sumie to nie jest złe. Co to jest? Ale w sumie jeszcze poszukam bluzki. Jestem idiotą i właśnie ogarnąłem, że wszystkie moje pixel i dripy mam na innym koncie, więc dwu. Okej, okay, mam dwa wzory dripów i mam jednego piksela, który niestety jest troszkę kijowaty, więc nie wiem czy uda mi się otworzyć piksela, ale na pewno dripa. Pewnie jesteście ciekawi, glitch, jak ty to zrobisz. Jeżeli ktoś z Was nie wie co to jest Sim Studio, to jest to taki program do robienia animacji, do robienia recolorów, do robienia własnych ubrań. Po prostu dzięki temu możemy robić wszystkie mody do Simsów. Mnie interesuje opcja CAS i tutaj mamy wszystkie ubrania, jakie są w grze. Czapki, fryzury, jakieś maski, wszystko co możliwe. Mnie interesuje odzież górna i muszę znaleźć bluzkę. Ta bluzka troszkę przypomina mi dripa, więc w sumie mógłbym ją wykorzystać. Klikam następny. Teraz ja tą bluzkę będę musiał zapisać, więc nie wiem, napiszę jakoś. Aha, i teraz znajdujemy się właśnie w takim miejscu. Tutaj możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda na filmie, jeszcze przed wejściem w grę. I mamy takie coś jak tekstura. I tą teksturę musimy wyeksportować do pliku. Więc klikamy eksport. Po co ja wam w ogóle robię jakiś tutorial, prawda? I to jest właśnie nasza bluzka. Ten cały obrazek jest nakładany na taką specjalną. Jak mam wyjaśnić? Taki specjalny szkielet. I z tego powstaje właśnie bluzka. Okej, okay, teraz jestem w Photoshopie i muszę ten plik. Tutaj przenieść. I tutaj mamy naszą bluzkę. Oraz nasze tekstury dripów. Teraz muszę tą czarną bluzkę pokolorować na kolor różowy, który będzie jak najbardziej podobny do tego dripa. Postaram się wyciąć te wzorki dripów z tych skinów dripów. Nie umiem się wysłuchać, naprawdę. Ach, postaram się może to jakoś usunąć. O, w sumie to nie wygląda źle. Aż tak. I teraz będę musiał to zrobić około jeszcze tak z 50 razy, żeby tego było pełno tutaj, tutaj, na tym też. Więc po prostu zrobię to w przyspieszeniu i zazwracam. Ok, zajęło to troszkę dłużej niż myślałem, ale koniec końcu udało mi się zrobić teksturę dripa. I szczerze, nie wygląda ona źle, co prawda musiałam jednak wziąć troszkę inną teksturę i wziąłem ją z internetu, więc jakoś może być w sumie różna, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało, kiedy w końcu przejdziemy do studia. Ok, klikamy przycisk import i importujemy naszą teksturę. I ja nawet nie patrzę, jak to wygląda. Szczerze myślałem, że będzie to wyglądać gorzej, ale to nie wygląda w sumie tak źle. Ale mimo tego, że mam tu jakiś podgląd, to wolę zobaczyć jak to wygląda w grze prawdziwej, więc sprawdźmy to po raz kolejny. Okej, okay, jesteśmy już w grze i stworzymy simkę. Yy, eee, coś brzydka. O, może być. Tylko zmienię twoje okropne brwi, bo tu ja nie mogę na nie patrzeć, nie wiem. Niech będą te mniejsze. To jest chyba ta bluzka jeśli dobrze myślę, to gdzieś to powinno tu... Excuse me, dlaczego tutaj tego nie ma? Gdzie to podziałem? Okej, okay, ostatnia próba. Jeżeli teraz tego nie będzie, to nie wiem, co robić źle. Jest! Hmm... W sumie, jak na takie coś robione za pierwszym razem, to wygląda nawet dobrze. O dziwo. W sumie, jeżeli chcecie taką bluzkę pobrać, to mogę Wam ją dać do pobrania. Aczkolwiek musicie posiadać pakiet Perfekcyjne Patio. Jaki pakiet? Akcesoria. I właśnie wtedy możecie mieć bluzkę. Więc jeśli macie te akcesoria, to możecie śmiało w sumie tą bluzkę pobrać. Link Wam dam na dole w opisie. Hej. Jest niedziela, godzina 19 i kończę montować ten filmik. Nie zrobiłem dzisiaj nic kompletnie kreatywnego, prócz montażu tego filmiku. Przepraszam. Cały dzień spędziłem w sumie w piżamie i mam wywalone. Ale byłem ciekaw czy mógłbym tą bluzkę zrobić lepiej. I mean, wiecie dripa takie cieknące elementy na dole i chciałem to odtworzyć. I spróbowałem. Wiecie, otworzenia tego byłoby możliwe, gdybym umiał obsługiwać program Blender, a tego nie umiem robić. Bo właśnie w Blenderze mógłbym zrobić mesh, a no, nie umiem tego zrobić ani trochę. No i w sumie to ja tyle, co miałem do powiedzenia. Dziękuję za obejrzenie, w subskrybuj, lajkuj like i komentuj. No i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że w środę. Subskrybuj, lajkuj like i komentuj. No i na razie, papa. pa. pa.